W dzisiejszym odcinku przed wami mityczny challenge. A wszystko dlatego, że dostałem niedostępnego skina przedpremierowo, czyli Iron Spidermana. Challenge będzie polegał na tym, że mogę używać tylko i wyłącznie mitycznych oraz legendarnych przedmiotów. A jeśli chcecie zobaczyć, jak skin się prezentuje, oglądajcie ten odcinek do samego końca. Pamiętajcie oczywiście o kodzie Rafa to ja w sklepie. I wbijajcie koniecznie teraz na mapę Red vs Blue. A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, ja już wyskoczyłem z Battlebusa. Jeśli chodzi o tego skina, jest on po prostu przepotężny. Lecimy oczywiście na lokację, którą zaznaczyłem, ponieważ właśnie tam mamy 5 skrzyń, a jak wiecie, jeśli chodzi o tego skina, no zasługuje on na mityczny challenge. Jak widzicie po samej lotni, jest ona chyba pierwszy raz w takim wydaniu. Nie przypominam sobie żadnej takiej lotni, która rozkładała się w ten sposób. I co ciekawe, zaraz jak spadniemy, to ona powinna zamienić się nam w plecak. O, i z tego co widzę, to ktoś nam tutaj leci. I słuchajcie, dopóki nie będę miał mitycznych przedmiotów, no to oczywiście będę mógł grać ze wszystkiego. Więc tutaj kolega 38, 23. Otwórzmy sobie, może coś będzie. No niestety nie ma. No, pytanie, gdzie on nam tu zleciał. Dobra, mamy go. Siemano, byku. Witam, witam, witam. Ej, czemu tutaj tak dużo ludzi lata? Więc dobra, ja zabieram się za otwieranie skrzynek. Dobrze by było, żebyśmy dostali w końcu coś tutaj fajnego do strzelania. Może sobie właśnie zabierzmy i wypijmy tą potkę. I co ciekawe, jak mamy ten plecak, to nam plecak znika, więc będziemy musieli wyrzucić ten plecak, żebyście widzieli, jak tutaj się skinek prezentuje. Wy w komentarzu właśnie teraz możecie napisać, jak to widzicie. O, mamy pompę fajną, zabieramy. Okej, wyjdźmy sobie tutaj, bo on gdzieś tu chodzi. Ej, to jest on? Tak, to jest on, to jest on. To jest on. Siemano, byku. Dobra, mamy kolegę. Także moim głównym celem jest teraz znalezienie oczywiście mitycznych przedmiotów. Tylko pytanie, kiedy ja je znajdę. Bo jeśli chodzi o nie, one powinny być z tych skrzyń. Jak nie, no to będziemy musieli szukać dalej. I widzowie, jeśli chcecie zobaczyć emotkę, która jest po prostu przepotężna, tak jak mówię, oglądajcie ten film do samego końca. Ja tutaj tego ziomeczka wyeliminuję z tej lokacji, który mi tutaj przyleciał. Okej, on tu gdzieś jest, widziałem kroki. Dobra, mamy go tutaj, 101, 88, mamy to. Podleczmy się oczywiście wszystkim, co mamy, może na sam początek. I tutaj na tej lokacji... Powinna, mamy kolejnych gości. Powinniśmy mieć kolejną skrzynkę, która jest tutaj. I fajnie by było, żebym ja tą skrzynię. No niestety, ale nie ma tutaj nic. O, dobra, 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 tutaj coś złotego. Niestety, ale nie ma nic. Zobaczmy jeszcze może w tej skrzyni, poproszę, bardzo proszę. I same fioletowe przedmioty, ale no póki tego nie mam, no to mogę tym grać. Okej, lecimy do tego lasu i sprawdzimy, czy oni czegoś nie mają. Jeśli chodzi o mój ekwipunek, to bardziej mi tutaj wyszedł fioletowy challenge. A tych gości w tym lesie nie ma, ale jest tutaj pewien spot, na którym mamy 5 skrzyń? 5 albo 4. No, okazuje się, że chyba 3 jednak. Zabierzmy oczywiście sobie leczenie. Okej, jeszcze nie mam nic legendarnego. Jeszcze nie mam nic legendarnego, źle to wygląda. Cofnijmy się może na tamtą lokację. Ja się tak zastanawiam, skąd byśmy mogli mieć tutaj coś legendarnego. Ale właśnie, widzowie, zobaczcie teraz na ten, na tanie, no na tanie, na emotkę. Zobaczcie, jak wygląda kozacko emotka. Jak zostawicie pod tym odcinkiem 1000 łapek, to robię udawanie bossa, którego nie ma. Czyli takie odcinki, co nagrywam prawie zawsze. I tu powinniśmy dostać kolejną skrzynię. Zobaczmy, co mamy tutaj. Fioletowe kulki. Tutaj coś mamy na dole, więc zejdźmy sobie na dół. Ej, ale tak naprawdę to gdzieś tu powinna być jeszcze... O, chyba ona będzie na dole. Ale gdzieś tu jeszcze powinna być skrzynia Avengersów, no nie? Zobaczmy tutaj jeszcze za ścianą. Dobra, za ścianą, no niestety nie ma. Dobra, na razie musimy używać tego, co mamy. Tak chodzę po tym lesie, szukam, ale to naprawdę tu niczego nie ma. Ściągnę może ten plecak, żebyście widzieli plecak, jak on wygląda, jak on się zachowuje. Ale jest to jeden z najlepszych skinów, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, moim zdaniem. Jest mega fajnie dopracowany. Tam się ktoś strzela, więc być może będziemy... A, właśnie, do bunkrów sobie zaraz wejdziemy. Okej, mamy flakon, zabierzmy go. No nic, może jeszcze w tym sejfie. Fioletowe oczywiście. Ej, czemu mi nie wylatuje nic złotego? Ale mamy kolejnego gościa tutaj na lokacji i on ma medalion, więc w sumie jakbyśmy wyeliminowali medalion, to by nam było dużo łatwiej. Tylko pytanie, gdzie on jest, bo ja go tu nie widzę na razie. Okej, gościu stąd niestety chyba odjeżdża. Tak to wygląda, że gościu stąd odjechał. Gościu mi zwiał. Wydaje mi się, że za chwilę powinniśmy dostać bunkry, chociaż... Ej, tutaj w dwójkę dwa medale będą się biły, więc w sumie możemy tam teraz podejść. Więc wyeliminujemy tą dwójkę, zabierzemy sobie medal. No tylko jak widać, jest grubo. O, no i jeszcze mnie oznaczył chłop. Dobra, oni się tutaj pokonali. Dobra, dostał 80. Uleczmy się. No nie wygląda to ciekawie, bo gościu jest tutaj mocno spocony. Jedzie ktoś jeszcze. Oni się powinni teraz strzelać, więc będzie spoko. Aha, ten gościu mnie oznaczył. Ej, czemu tu wszyscy przyjechali? O co chodzi? Dlaczego tu są dosłownie wszyscy? Gościu nade mną lata plecakiem? Ej, tu mamy 3 gości na tej lokacji. Co jest grane? Ja chyba do pociągu wsiądę. Pociąg tu rozwali. Pociąg tu rozwali to. Dobra, dostał. Leży. Czy on nie ma nic nadal? Tam też nie ma nic złotego niestety. Okej, nie wiem, czy tamten gościu nie ucieka. Tak, tamten gościu uciekł. Czy tu nie ma nic złotego?
Niestety nie ma. Okej, ewakuujemy się. No, czy ja mogę znaleźć coś złotego dzisiaj? Dobra, lecimy na bunkier. Musimy znaleźć jak najszybciej jakiś samochód, ale to jest XD, że ja nie mam ani nic złotego, ani mitycznego, nie? No ale jak wiecie, tak w tych challenge'ach bywa bardzo często. Czyli można powiedzieć, że ja na razie jestem takim, wiecie, takim Spider-Manem, takim fioletowym. Jedziemy w takim razie na górną lokację. W sensie chodzi mi dokładnie o sejfik. Może nie tak o sejf, co o sam bunkier. I najgorsze jest to, że w moim kierunku wybiera się ten gościu z dwoma medalami, którego mocno już wtedy obiłem. Teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy do tego tutaj sejfu weszli bez nikogo, że tak powiem. Mam nadzieję, że tu nikogo nie było. Chociaż wiecie, różnie to bywa. No i właśnie. Ej, czy oni mi coś zostawili złotego? Ej, a czemu tu jest coś nieotwarte? I patrzcie się, no nie ma nic, no nie wytrzymam za chwilę. Dlaczego tu nie ma nic złotego? Dlaczego tu nie ma nic złotego? Dobra, może w tym? Może w tym? Też nie? Mhm. Ja cię kręcę. No przecież to jest niesamowite. Okej, musimy wracać w takim razie, ale to ty, ale doktor Doom jest, doktor Doom jest. W sumie nikt nie bierze doktora Dooma, więc ja sobie go wezmę. Przejeżdżamy z tej lokacji, ale powiem wam, że jestem zszokowany tym, co tu się dzieje. Zmierzamy na okolice zamku Dooma i tak sobie myślę, czy tam ktoś właśnie na tego Dooma nie kampi. No tak, pewnie jest. No co prawda Doom jest cały czas, no nie? W sensie mamy go tutaj, ale ktoś się jednak tutaj już z nim strzela, nie? Dobra, stuwa. Dobra, mamy to, mamy. Dawać Dooma. Okej, mamy Dooma, mamy medalion. Mamy Dooma to. I to, okej, słuchajcie. Mam mityczne przedmioty w końcu. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze nie chodzi. Ja już uciekam do mojego tutaj samochodu. To prawda, ze mnie taki mityczny boss teraz, że zostałem mitycznym bossem Doomem. Tylko wiecie co, czy ten medalion mi tutaj, czy mi ten medalion tutaj pomoże, a nie przeszkodzi? Bo mogą przez to teraz na mnie latać tutaj. Ale ważne, że mamy pierwsze mityczne przedmioty. Przydałaby się jeszcze jakaś strzelba, nawet nie zobaczyłem, co zostało po tym gościu, nie? Jeśli chodzi o leczenie i te wszystkie inne rzeczy, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Wylećmy sobie może tutaj na górną lokację. I dzisiaj mam mocno napocone lobby, ja nie wiem. Wydaje mi się, że ktoś tutaj może z tego komina na mnie wylecieć, ale w razie czego wiecie, co mamy. Pytanie, gdzie są jeszcze ludzie? Może przejedźmy i zobaczmy. Zostało 8 osób, tylko i wyłącznie 8 osób. W sumie 7 beze mnie. Dobrze by było znaleźć teraz jakieś paliwo do tego samochodu, żebym jednak tego samochodu tutaj nie stracił. O, tu coś się działo grubego. Ej, z tego co widzę, to jest tam gościu 80, jeszcze jest za mną ktoś. Wow. 80. Dobra, dostał. Ej, i w sumie tego możemy zdumować. Ej, ile to bije, ty. Ale to bije mocno, nice. Szczerze wam powiem, że to mega mocno bije. Jeszcze mnie tu medalion leczy, więc jest super. Zobaczmy, czy nie mieli nic złotego, ale wygląda na to, że ci goście nie mieli dosłownie niczego. Najgorszy jest ten ziomek z dwoma medalami, bo on dalej żyje. I on tutaj może mi trochę napsuć. Wydaje mi się, że ktoś tutaj jeszcze z tej lokacji może schodzić. Wyjeżdżamy sobie tutaj na górę, bo mam strefę. I teraz pytanie, gdzie są kolejni goście? Bo oni mogą być dosłownie wszędzie. Okej, samochód mamy tam. On sobie jedzie samochodem, ten gość. On będzie chciał we mnie wjechać, niestety. Okej, dostanie. 270. 80. Okej, pospammy do niego. Niech się boi. Spamimy. Okej, dostał. W sensie bardziej dostał jego macy niż sam on. Rozwalamy mu całe to wszystko. Ej, no czemu to nie wpada tam do środka? Dobra. Ej, czemu nie dostał? Najgorsze jest to, że do mnie jakiś inny gościu bije. Ej, on mu pomógł w tej chwili. Gorzej, bo nie mam strefy. Okej, przelatujemy na drugą stronę. I to mi się podoba, ej, to mi się podoba. Czuję się normalnie jak mityczny boss, patrzcie się. Bum, rozkładam lotnie. Oni się będą tam teraz strzelać. Ten jeden gościu nie ma maców, chyba że przejdzie po innych. Nie wiem, gdzie jest tam ten gościu. Dobra, on prawdopodobnie będzie chciał przelecieć we mnie. Albo już leci. Dobra, dostał 78. Okej, no i bijemy go cały czas. Tylko czemu to nie wlatuje w niego? Nie wiem, gdzie jest jeszcze ten drugi. Ej, jakby nie ten drugi gościu. 70, ależ zerwał. On prawdopodobnie nie wejdzie do strefy. Dobra, kulę mu wysłałem. Ej, nie wiem, czy... Tak, on z tej bomby dostał. Wygląda to bardzo dobrze. Wyślijmy jeszcze tamtemu kulę. Niech się boi. On nie ma maców. Ej, on nie ma maców, ten gościu. A tylko czemu to nie... Ej, to nie dolatuje tam. Dobra, teraz te... Ej, dostał 90. Wchodzi do toalety, gościu. Ej, czemu on tam nie dostaje z tego? On już nie ma czym, ale dobra. Dostanie. Dostał, co się dzieje? No powiem tyle, on chyba już nie wyjdzie pod górkę, bo nie za bardzo jest tam jak wyjść. Więc mamy challenge. O, jednak wyszedł. Dobra,
Mamy to, widzowie. Mityczny Spider-Man zaliczony. Wpisujcie kod Rafa, to ja. Wbijajcie koniecznie teraz na mapę i trzymajcie się. Cześć.